Wzmocnienie wałów, budowa kanału ulgi czy przeniesienie Nyskiego Szpitala na bezpieczniejsze tereny to część powiatowego planu starostwa na budowę, odbudowę po powodzi w powiecie nyskim. Włodarze sięgnęli także po starsze propozycje. Wojciech Bulasz. Nadal prowizoryczny i nadal wojskowy. To polowy szpital, który powstał pod Nyską Halą Stali. W zalanej placówce wre praca. Remont to priorytet. Jednak starostwo idzie dalej. Proponuje budowę nowego szpitala w bezpiecznym miejscu. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców nie tylko powiatu nyskiego, ale województwa opolskiego to jest czas najwyższy, aby przyjąć taki długofalowy plan za 5-7 lat, aby wybudować nowy szpital, najlepiej na terenie oczywiście niezalewowym. Szacunkowy koszt inwestycji to 1 mld zł. Nawet dwa razy tyle może pochłonąć kolejny projekt – kanał ulgi dla Jeziora Nyskiego. Podobny przekop ocalił Otmuchów przed zalaniem wodą ze zbiornika otmuchowskiego. My musimy zrobić wszystko, żeby ten kanał ulgi powstał, bo ten bufor byłby potrzebny nam właśnie podczas minionej powodzi. Plan obejmuje także inwestycje, o których było głośno już przed powodzią, jak budowa nowej remizy strażackiej w Nysie czy utworzenie w mieście jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Elementy, które już były wiadome kilka miesięcy temu, czyli budowa nowej siedziby PSP, Straży Pożarnej Państwowej, jednostka WOT-u, batalion WOT-u w Nysie, który będzie już faktem, ogłosił to premier Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt obejmuje także dwa zbiorniki retencyjne na dopływach Nysy Kłodzkiej czy budowę wałów wzdłuż Białej Głuchołaskiej. Mieszkańcy, którzy przeżyli powódź, również mają swoje oczekiwania. Dobra informacja. Informować na bieżąco. Tak czy te wody polskie tak nie mogły oszczędzić Nysy, spuszczać wodę wcześniej. Zrobienie na nowo, zaplanowanie wszystkich tych elementów, które są, które sprzyjają temu, żeby nie było powodzi. Teraz starostwo musi znaleźć pieniądze na inwestycje, a to trudna sztuka, bo kwoty przekraczają możliwości nie tylko samorządu, ale również państwa. Włodarze liczą więc na wielki przypływ pieniędzy unijnych. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski.